nowy kontrakt oznacza wygrany prospekt. W związku z powyższym, w liście wymagań możemy śmiało zaznaczyć, że umowa została podpisana. Tutaj wkradł nam się mały kochlik z tego, co widzę. Podpisanie umowy powinno być na pierwszym miejscu. Ale podejrzewam, że skoro już korzystasz z systemu, to u Ciebie w tym momencie będzie już ta opcja podpisania umowy, zlecenia jako pierwsza w liście wymagań. Kiedy zaznaczymy, że umowa została podpisana, oczywiście prawdopodobieństwo sprzedaży to już jest 100%. Kiedy umowa jest realizowana, na tym etapie kontraktu nic nie zmieniamy. Możemy kliknąć sobie przycisk zapisz. W momencie, kiedy produkt, usługa zostały wykonane, realizacja została zakończona, powinniśmy przeprowadzić analizę satysfakcji klienta. W związku z dobrymi manierami związanymi z obsługą klienta, z tym, żeby zbudować z nim pozytywne relacje, żeby ten klient chciał do nas wracać, analiza satysfakcji klienta jest bardzo ważnym czynnikiem. Kiedy ten etap mamy już za sobą, powinniśmy jako dobrzy sprzedawcy przejść do obsługi posprzedażnej. W obsłudze posprzedażnej czy posprzedażowej, w zależności od tego, jaką nomenklaturę przyjmiemy, powinniśmy poprosić klienta o referencję bądź rekomendację. To bardzo pomaga w przypadku sprzedaży kolejnym klientom, którzy na przykład opierają swoje decyzje na tym, co inni sądzą o naszych produktach czy usługach. Kiedy te rekomendacje otrzymamy, oczywiście powinniśmy dokonać cross-sellingu. Jeśli nie mamy możliwości dokonania cross-sellingu, na tym etapie proces kontraktu zostanie zakończony. Kiedy jednak istnieje taka możliwość, że możemy sprzedać klientowi jakąś dodatkową usługę, który może być bardzo zadowolony, powinniśmy taki cross-selling zaproponować. Kiedy zaproponujemy taki cross-selling, powinniśmy utworzyć kolejny prospekt i określić kolejnego hot leada. I tak właśnie oto przeprowadziliśmy wzorcowy proces sprzedaży od prospektu do kontraktu finalnego. Taki nowy kontrakt zapisujemy i z pełną satysfakcją możemy klientowi wystawić fakturę. Po kliknięciu faktury klikamy utwórz fakturę, a dalszy proces związany z tworzeniem faktury będzie w dziale sprzedaż i wystaw konkretny dokument sprzedażowy. Po zakończeniu wykonywania wszystkich zadań związanych także z rozliczeniem i innych zadań, które dopisaliśmy do tego kontraktu, zamykamy kontrakt i przechodzimy do sprzedaży naszych produktów i usług kolejnemu prospektowi. W MySales wierzymy, że jeśli będziesz skutecznie i systematycznie korzystał z prospektów i kontraktów, Twoja sprzedaż lawinowo wzrośnie. Tak się stało u nas, tak się stało u dziesiątek innych naszych klientów. W związku z powyższym rekomendujemy Ci, abyś wykonywał te wszystkie działania krok po kroku, systematycznie, żebyś uczył Twój zespół sprzedażowy, jak krok po kroku posługiwać się prospektami i kontraktami na platformie sprzedażowej MySales, a Twoja sprzedaż przejdzie najśmielsze Twoje oczekiwania. Trzymamy kciuki za Twoje sukcesy. Jeśli masz jakieś pytania, potrzebujesz jakiegoś wsparcia, skontaktuj się z nami poprzez bok@mysales.pl.